Witajcie! W tym odcinku będziemy rozmawiać o warzywach. Oto 7 ciekawostek o pomidorach. Numer 1. Pochodzenie: Ameryka Południowa. Pomidory pochodzą z obszaru dzisiejszej Ameryki Południowej, a ich uprawa sięga tysięcy lat wstecz. Odkrycie tych soczystych owoców przez Europejczyków podczas odkrywania Ameryki wpłynęło na rewolucję kulinarną na całym świecie. Numer 2. Owoc czy warzywo? Pomidor, pomimo swojego słodkiego smaku, jest klasyfikowany botanicznie jako owoc, ale często jest traktowany jak warzywo w kuchni. Ta nietypowa klasyfikacja pomidorów jest wynikiem ich zastosowania w potrawach, które są typowe dla warzyw, takich jak sałatki czy sosy. Numer 3. Bogate źródło witaminy C. Pomidory są doskonałym źródłem witaminy C, która pomaga w utrzymaniu zdrowego układu odpornościowego. Dzięki dużej zawartości tej witaminy, pomidory są często wykorzystywane w diecie, aby wspierać zdrowie. Numer 4. Zielone pomidory. Niektóre odmiany pomidorów, zwane zielonymi pomidorami, są używane do przygotowywania potraw takich jak marynowane pomidory czy smażone placki. Pomidory te są zbierane, zanim dojrzeją i mają charakterystyczny smak. Numer 5. Sos pomidorowy. Pomidory są podstawowym składnikiem wielu popularnych potraw, takich jak spaghetti bolognese czy pizza, a ich sok jest używany do produkcji sosów pomidorowych. Sos pomidorowy jest jednym z podstawowych składników kuchni włoskiej. Numer 6. Jest ponad 10 tysięcy odmian. Istnieje ponad 10 tysięcy znanych odmian pomidorów o różnych kształtach, rozmiarach i kolorach, od tradycyjnych czerwonych do żółtych, zielonych i purpurowych. To różnorodność odmian pomaga w tworzeniu różnorodnych dań i potraw. Numer 7. Antyoksydanty. Pomidory zawierają przeciwutleniacze, takie jak likopen, które pomagają chronić komórki organizmu przed uszkodzeniami. Likopen nadaje czerwony kolor pomidorom i jest uważany za korzystny dla zdrowia, pomagając w ochronie przed chorobami serca i nie tylko.